Hej, 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 cześć, ma na wam wszystkim, z tej strony Pitax i witam was w pierwszym odcinku nowej serii Horrory Pitaxory. Czy Pitax jest chory? Możliwe. Dobra. To jest niesamowita rzecz, że udało nam się dobić do 50 widzów, za co jestem wam ogromnie wdzięczny. Naprawdę nie sądziłem wcześniej, nie sądziłem oczywiście, że coś może się takiego darzyć. Ale jak już niektórym osobom zapowiadałem, po intrze możecie właśnie rozpoznać to, iż odblokowaliśmy u mnie nową serię tak zwanych horrorów Pitaxorów. Będą one głównie polegać na horrorach indie i będę je przychodził na ślepo, to znaczy nie będę wiedział, co w nich jest, o co chodzi, będę dopiero wszystko odkrywał w czasie rozgrywki. No i proszę państwa, Anonymous Messages. Spróbujmy. How to play. Mam zbierać notatki. Imaginary or real? Am I going crazy or what I'm hearing is real? Get away from me! Get away! I want to get out from here. Help me! Help me! Where am I? Where am I? Jeśli życie jest stracone, nic jeszcze nie jest stracone. Jeżeli... Co tu jest? Mamy magiczną latareczkę, z tego co widzę. Mamy nasze bicie serca po prawej, w górnym rogu. I z tego co wiem, mamy unikać złych drzew. Mamy zbierać notatki. Nie wiem co mówić w sumie. Fajnie jest to, że... Wow. Co to było? Dobra, jak na razie gra nie jest straszna. Czego ty chcesz? Drzew takich... Ten tuna nam bije niesamowicie szybko. Serce właściwie bije. A my się błąkamy po jakimś lesie, szukając audio notek. Tam jest kolejny, widzę. Wspomniał o jakimś błędzie, który popełniliśmy, żeby go jeszcze raz nie popełnić. Kurde, to na te drzewa naprawdę trzeba uważać, bo one są takie mało charakterystyczne, tylko że jak ja się skupiam na czytaniu notek, to idę przed siebie. Coś tu? Nie sądzę. No i co no? Już 4 na 6. Czyżby to była cała gra? What the fuck? Okej, to już było niezłe. Wow, to już było bardziej niezłe. Widzę, że gra się próbuje rozkręcać. I zginąłem. No to jest ciekawe. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Kolejna. Pfu, kartek. No, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do kartek w dzisiejszych horrorach, nie? Te big beatbox. Jak mnie walnąłeś? Spontanicznie nic nie było, pamiętam.
Dobra, kolejna notka. Kolejną widzę. Dajcie mi kolejną. What? Nie. Ten dno mi spada. Chociaż i tak się jest ogromnie duże, co tu jest. Ja chcę tu. Możemy skakać jeszcze, nie zauważyłem. No dajcie mi te dwie ostatnie. Nie no, one mi się pojawiają przed nosem, to jest pewne. Ja je muszę po prostu umijać. Jak spojrzę gdzieś na jakiś, nie wiem, licznik, notek, czy jaki mam tętno, to już kurczę nie widzę tego, co jest przede mną. O. Kurde, to się trzeba skradać. No właśnie nie wiem, o co chodzi. Dobra, spróbujmy jeszcze ostatni raz. Ło, dobre! Dobre. Kurde, tylko teraz ze wszystkich stron nacierają. Muszę kurczę tutaj instynktownie wszystko robić. Tu będzie. Są pewnie, gdzie są puste miejsca między drzewami. Tu może być, a właśnie jest. Tu będzie. Tutaj możliwe, oczywiście, że tak. Dużo nie proszę, tylko jedną notkę. Tu będzie. Tu jest. Bo jak mi ten no podskoczy na 300, to wtedy jest game over. Ja chcę to przejść. Za wszelką cenę. Jeszcze raz. Już nam się zregeneruje. Okej. Spier papier. Ten brzeszkiem przed. Oni tu są wszędzie. Zielonego pojęcia, gdzie może być ostatnia notka. Jest! O Boże, nie wierzę. Jest. You created a time machine to bring your wife back. But now, after all of this, you lost her and lost yourself. Do you know who am I? I am you. I'm sorry, ma'am. But it seems your husband won't wake up from this coma. To be continued. Okay. Także... udało nam się to ukończyć w końcu. No, to był pierwszy odcinek z nowej serii. Myślę, że wam się podobało, bo jest to jednak coś innego na moim kanale niż same Microvolts czy Hostile Waters teraz. Tak więc dziękuję za uwagę. Dziękuję, że to obejrzeliście do końca. Jeżeli ktoś obejrzał, proszę dać mi znać. Na razie i cześć!